żebyśmy dzisiaj mogli spędzić sobie ten dzień. Myślę, że właśnie specjalnie mam nie spieszyć, gdzie. Ponieważ chcę Wam dzisiaj zostawić kilka takich kolejnych rzeczy, które uważam, że będą istotne. Ja wierzę w to, że życie tutaj nasze na ziemi jest ściśle związane z tym, jak prawda Boża jest przez nas praktykowana w życiu. Chrześcijaństwo dzieli się na dwie kategorie ludzi. Jedna kategoria to jest taka, która zna rzeczy prawdziwe, bo ja już nie mówię o takich ludziach, którzy są wierzącymi ludźmi, którzy nie znają, bo nie mają poznać. Ale jak mówię o tych, którzy poznają, to jest jedna kategoria, to jest taka, która zna rzeczy Boże, zna rzeczy prawdziwe, ale ich nie praktykuje. Druga to jest taka, która zna rzeczy Boże i nie praktykuje. I ci drudzy to są ci, którzy realnie osiągają w swoim życiu sukces z Bogiem. Wiedza, informacja, którą posiadamy, nawet podparta doświadczeniami zewnętrznymi, nigdy nie przyniesie Tobie realnego, długofalowego sukcesu w życiu. Takiego czegoś nie ma. Chrześcijanie, szczególnie nasze ruchy charyzmatyczne, one są przesiąknięte informacją, ale praktyka jest czymś, co jest dla ludzi bardzo odległą rzeczą. Ja swoje życie skoncentrowałem wokół praktykowania Bożej prawdy. Pierwszą rzeczą, o której ja chcę dzisiaj powiedzieć, ja sobie to jakoś tak podzielę w miarę sprawnie, to jest zjednoczenie z dobrym Bogiem. Ja chcę, żebyście zrozumieli taką rzecz, że podstawą wszystkiego sukcesu Twojego życia na ziemi jest świadomość zjednoczenia z dobrym Bogiem. Nie to, że Bóg jest dobry, bo to, że Bóg jest dobry, wszędzie nam trąbią dookoła na ten temat. Ale świadomość zjednoczenia z dobrym Bogiem. I z drugiej strony świadomość taka, czy ja naprawdę przeżywam dobrego Boga w życiu. Ty możesz wiedzieć, że Bóg jest dobry, tylko moje pytanie jest takie, czy ty w ogóle przeżywasz dobrego Boga w życiu. Wiesz, bo takiego Boga, jakiego ty przeżywasz, takie jest życie twoje. Na przykład, jeżeli ty nie przeżywasz dobrego Boga, to ty cały czas potrzebujesz się zrealizować. Jeżeli potrzebujesz się zrealizować, teraz jak tutaj siedzisz, masz potrzebę zrealizowania siebie. Coś ci brak. Rozumiesz? Coś ci brak. Jakiejkolwiek dziedzinie. Coś ci brak. To ty nie przeżywasz dobrego Boga. Masz teorię. Stoję tutaj. Mam 45 lat. Jestem zupełnie spełnionym człowiekiem. Ja nie dążę do spełnienia. Ja nie osiągam celów. W ogóle mi nie zależy na ludzkiej opinii. W ogóle na żadnej ludzkiej opinii. Nie zależy mi na opinii moich bliskich. Nie zależy mi na opinii dalszych moich znajomych. W ogóle nie zależy mi na jakimkolwiek sukcesie w służbie. I nie zależy mi w ogóle na tym, aby zadowolić Boga w najmniejszym stopniu. Dam ci przykład. Jeżeli na przykład masz w tej chwili potrzebę zadowolenia Boga, oznacza to, że jesteś zaburzonym człowiekiem. A zaburzenie twoje wynika z tego, że nie masz zrozumienia dobrego Boga. Chcesz zadowolić Boga. Masz taki dymis. Takie coś. Też ludzi chcesz zadowolić na przykład różnych. Albo chcesz zrealizować coś w swoim życiu. Jeżeli ty masz. Jeżeli. Wiesz o co chodzi? Człowiek, który jest najedzony, nie chce jeść. Wiecie o tym, że człowiek najedzony nie chce jeść? Nie chce. Obojętnie co mu postawisz, rozumiesz, to nie zje. Jest najedzony. A człowiek nie najedzony.
On będzie jakby na górno. Jest głodny. Mój dziadek, człowiek prosty, miał na imię Antoni. I ów Antoni był człowiekiem prostym, aczkolwiek był człowiekiem, który jak coś zaczynał, to kończył. W ogóle pochodził ze szlacheckiego rodu Kamińskich. Ja mam w ogóle szlacheckie korzenie. Jakiś szlachcic gdzieś we mnie jest. Odkryłem go. Tak. No naprawdę taki. Mój pradziad miał ogromny majątek gdzieś pod Kamieńcem, stąd się nazywali Kamieńscy. Ale już ojciec mojego dziadka, czyli mój pradziadek, zakochał się w jakiejś wieśniaczce. I w związku z tym popełnił mezalianz i został wydziedziczony. Krótko powiedziawszy, mój dziadek Antoni był już pusty jak bęben turecki. Nie skończył żadnej szkoły, nie umiał właściwie czytać, pisać. To był człowiek w ogóle... Był bardzo prostym człowiekiem. Ale miał w sobie coś takiego, co mu, uważam, zostało po tych genach szlachty polskiej, że facet jak się za coś brał, to to kończył. Był strasznie upartym człowiekiem. Był człowiekiem bezwzględnym, jeżeli chodzi o prawdę też. Do końca swoich dni, w swojej prostocie. To już... Oczywiście był patologicznym człowiekiem, bo to jest inna sprawa, nie? Ale opowiadał mi, że był kiedyś na Pawiaku. Zabrali ich na Pawiak w czasie wojny i mój dziadek wpadł na ekstremalny pomysł, jak wyjść z Pawiaka, jak uciec z Pawiaka. I mój dziadek wziął ze sobą takiego kolegę, bo ten kolega razem z nim chciał się poddać temu i oni postanowili udawać trupy. Więc oni się położyli wśród trupów, dostali się w miejsce, gdzie były zwłoki do wywiezienia, tylko tam był jeden mankament. Każdy trup wcześniej musiał być sprawdzony przez SS-mana. SS-man chodził z karabinem, z bagnetem i dźgał trupy, żeby sprawdzić, czy ktoś nie udaje. Dziadek mój był tak twardym człowiekiem, że został dźgnięty bagnetem i mu nie skoczyła powieka nawet. Dziadka dźgnęli gdzieś w koło klatki piersiowej, tamtego faceta w nogę, ale wywieźli ich gdzieś tam, przykryli jakąś tam małą jakby ilością ziemi i zostawili gdzieś tam, nie, pod Warszawą. No i się wygrzebali z tej ziemi i uciekli. Zobaczcie, mój dziadek wtedy był facetem, który miał prawie 1,80 m wzrostu i słuchajcie, po tym Pawiaku on ważył 38 kg. Kolana miał grubsze niż uda, więc byli tak zagłodzeni. Tylko mój dziadek w Turce coś wiedział na temat jedzenia. Mój dziadek wiedział, że jak ktoś jest głodny, tak, to musi przejść pewną granicę i zacząć przyjmować odpowiedniej ilości posiłku w małych jakby dawkach, bo inaczej będzie z nim źle. I oni do pierwszej wsi, kiedy weszli i do pierwszych chłopów, do których przyszli, żeby coś się tak pożywić, to dziadek tak właśnie robił, brał sobie kawałeczki chleba i tak sobie jadł. Natomiast ten, co z nim był, zobaczył, że tam zimne nóżki zrobiła ta babka w tym domu. I on się dorwał do tych zimnych nóżek i on zjadł taką miseczkę zimnych nóżek i natychmiast umarł. Umarł. Głodny człowiek. Głodny duchowo człowiek. Jest w stanie przyjąć wszystko i w każdym czasie. I w ten sposób powstają zjedzenia, herezje i nieszczęścia wśród ludzi. Człowiek natomiast, który posiada wewnętrzne nasycenie, choćby odczuwał na krótkich odcinkach problemy, jest w stanie przez nie przejść z uwagi na mądrość, która w nim jest. Musisz być człowiekiem nasyconym, aby móc przejść w tym życiu z sukcesem przed sobą. Nie możesz być głodnym człowiekiem. Jak być człowiekiem nasyconym? Trzeba zrozumieć zjednoczenie z dobrym Bogiem. Księga Ozeasza, przyjaciele, 4:6. Mówi nam tak, że Księga Ozeasza, 4:6. Ozeasz. Nie wiem, gdzie jest Ozeasz. Kto znajdzie Ozeasza? Ozeasz. Właśnie. Znowu powiedzą, że Biblii nie czytam. Nie, tak. Ozeasz. O, jest. 4:6. Jest napisane tak, lecz
Niech nikt nie oskarża, niech nikt nie robi zarzutów, gdyż z tobą wiodą spór kapłani. Przepraszam, szósty werset. To zaraz do tego wrócimy. Lecz lud mój ginie, gdyż brakło poznania, ponieważ ty odrzuciłeś poznanie i ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o prawie swojego Boga, ja to zapomnę o twoich dzieciach. Teraz czwarty werset. Lecz niech nikt nie oskarża, niech nikt nie robi zarzutów, gdyż z tobą wiodę spór kapłani. Bóg mówi o pewnej rzeczy związanej tutaj z dwoma sprawami. Pierwsza to jest taka, że giną jacyś Boży ludzie, oni giną. Oni giną. I druga sprawa jest taka, że Bóg ma pretensje w pewnym sensie do tamtejszych kapłanów, którzy oni nie podali prawidłowych rzeczy swoim ludziom. Dlatego ci ludzie giną, jakby Bóg oskarża kapłana. Mówi, to ty, ja z tobą spór wiodę kapłana. Ja z tobą wiodę spór kapłana. Czyli ty, który winieneś im podać prawidłowe rzeczy, nie podałeś i ten lud ginie. Prawda? On ginie. Co ludzie Boży muszą przyjąć do swojego życia i co usługujący winni im podać przede wszystkim? Zaraz o tym więcej powiemy. Chodzi o to, żebyśmy najpierw założyli, że jedyny powód doświadczenia śmierci przez Bożych ludzi na ziemi to jest to, że oni nie posiadają prawdziwego poznania, prawidłowego poznania. Czyli ludzie mogą chodzić do kościołów, ludzie mogą siedzieć w Bibliach, ludzie mogą różne rzeczy robić w swoim życiu i tak naprawdę nie być do końca nasyconymi. Wręcz po przyjmowaniu tych różnorakich pokarmów w różnym czasie mogą umierać. Tak jak ów kolega mojego dziadka. On po prostu w złym czasie przyjął coś w nieodpowiedniej ilości. Przecież on nie przyjął trucizny, on zjadł zimne nóżki. Rozumiecie, facet dostał skrętu kiszek, załatwiło go. Ludzie posiadają ogromną wiedzę, próbują ze mną rozmawiać o różnych sprawach, a ja pytam ich o podstawowe, elementarne rzeczy związane z poczuciem bezpieczeństwa w ich życiu. Okazuje się, że ogromna ilość chrześcijan nie czuje się bezpiecznie. Ciągle biegną, ciągle szukają, chcą ciągle służyć. Co mam robić? Ludzie przychodzą do nas do kościoła w Warszawie, przychodzą, mają jakieś obdarowania, jakieś talenty, mówią, co mam robić? Ja mówię, siedzieć i nie słuchać. Ale do jakiej służby mam pójść? Do żadnej. Siedź i się karm. Przecież w tym stanie, w którym jesteś, ty się nie nadajesz do żadnej służby. Ale ja jestem ewangelistą. Ja mówię, nie tutaj. Nie w tym kościele. W tym kościele jesteś na razie pacjentem. Pomogę ci. Wprowadzę cię w miejsce, w którym będziesz liderem. Pokażę ci, w jaki sposób masz to robić. Jeżeli chcesz. Jeżeli nie chcesz, to ja ci nie mogę pomóc. Rozumiecie? To w ogóle jest bardzo ważna rzecz. Tu się trzeba uniżyć przed bardzo prostym faktem. Najpierw każdy wierzący człowiek musi posiadać absolutne poczucie bezpieczeństwa osobistego. Najpierw. Ty musisz 24 godziny na dobę być bezpiecznym człowiekiem. Czy wokół ciebie będzie wybuch wulkanu, czy trzęsienie ziemi, czy się wszystko spali, czy będzie wojna, czy będą sukcesy, ty musisz czuć się bezpiecznie. I ja się czuję bezpiecznie. Dlatego mam wywalone na opinię publiczną. Ale jeżeli człowiek nie ma wywalone na opinię publiczną, to nie czuje się bezpiecznie. Jeżeli człowiek ma potrzebę liczenia się z drugim człowiekiem, to nie czuje się bezpiecznie. Taka jest prawda. Co jest powiedziane o Jezusie? A chcę wam powiedzieć, że jedyną niezaburzoną osobą w Biblii był Jezus. Wszyscy inni ludzie byli zaburzeni w mniejszym lub większym stopniu. To nie ma czegoś takiego, że nie byli zaburzeni. Oni posiadali różne objawienia częściowe. Tylko Jezus był doskonały. I tam jest napisane o Jezusie taki tekst. Nie miał względu na osobę. Jak ja to zbadałem, co to znaczy nie mieć względu na osobę? Oznaczało, że Jezus Chrystus, tak? Chodząc po ziemi jako człowiek, pamiętajcie, on się wyrzekł bóstwa. Wyrzekł się bóstwa. On po ziemi nie chodził jako Bóg. On po ziemi chodził jako człowiek. Ten prosty cieśla z Nazaretu, tak?
nie mający dobrego nazwiska, nie będący nikim ważnym, miał tak głębokie poczucie bezpieczeństwa, że nie liczył się z nikim. Nie interesował go nikt, łącznie z jego matką. Nikt. Żaden człowiek nie miał wpływu na Jezusa. Wiesz, co to oznacza dla mnie i dla ciebie? Że to jest wzorzec, tak? Po który musimy sięgnąć. Żebyś prawidłowo funkcjonował. Od rana do nocy musisz czuć się bezpieczny. Nie możesz liczyć na kogokolwiek i na cokolwiek. Bezpieczeństwa nie może dawać ci Biblia. Bezpieczeństwa nie mogę dawać ci ja. Bezpieczeństwa nie może dawać ci nikt i nic. Ale żeby tak zafunkcjonować, to trzeba zrozumieć, że my musimy mieć głębokie poznanie, tak, dobrego Boga. Brak poznania to brak informacji o tym, jaki jest Bóg i co może Bóg w twoim życiu. Nie co w ogóle może Bóg. Co to jest brak poznania? Brak poznania to jest bardzo osobista sprawa. O tym, ten brak poznania, który tutaj jest opisany, to nie jest brak poznania ogólnego. Rozumiecie? Kiedyś poszedłem do spowiedzi. Nawrócę. Do świętego mówi, pójdziesz do spowiedzi. Poszedłem do spowiedzi. Poszedłem do konfesjonału. I ten ksiądz tam siedzi za tą kratką. A ja do niego mówię, jak masz na imię? On spojrzał w tą kratkę. Ja mówię, jak masz na imię? On mówi, Andrzej. Ja mówię, Andrzej, gdybyś dziś umarł, gdzie spędzisz wieczność? Ale ja. A on w ogóle się patrzy i mówi, nie wiem. Ja mówię, Andrzej, posłuchaj. I zacząłem mu głosić Ewangelię, klęcząc w tym konfesjonale, mówię do niego, do kraju. I mówię do niego, Andrzej, oddaj życie Jezusowi. Wyszedłem, cmoknąłem z stuła i poszedłem. Zostawiłem Andrzeja w tym konfesjonale. Rozumiesz? Nigdy go więcej nie widziałem, nigdy o nim więcej nie słyszałem. Andrzej był księdzem. Tak? I szedł do piekła. Tak? Rozumiecie? To jest bardzo ważna informacja. Andrzej był księdzem i szedł do piekła. Brak poznania doprowadził do tego, że ten facet skończył na przykład katolicki Uniwersytet Lubelski. Tak? Został ordynowany. Tak? Przez system społeczno-polityczny zwany Kościołem Katolickim, wprowadzony, tak, w miejsce urzędowania, stał się kolejną częścią problemu przez brak poznania. Jakiego poznania? Czy on miał duże poznanie? On miał wykute, tak, na blachy, to co ja mu powiedziałem przez tą kratkę. Nie można skończyć KUL-u czy innej uczelni i nie wiedzieć fundamentalnej rzeczy, że Jezus umarł za twoje grzechy. Przepraszam. On wszystko wiedział na pułapie intelektu. Dramatem jest to, że ogromna ilość chrześcijan tylko ma takie pojęcie. Niektórzy narodzili się z Bożego Ducha, tak? I natychmiast zostali zaciemnieni, też tylko tkwią w takim bardzo wąskim pojęciu, bo reszta się ładuje intelektualnie tylko do ich głów. I nie odnoszą realnych sukcesów w życiu. I zastanawiają się, jak to jest? Jestem w dobrym kościele. Charyzmatycznym, tak? A moje życie jest cały czas pozbawione sukcesu. Brak poznania to bardzo osobista sprawa. To nie jest brak poznania intelektualnego. To jest brak poznania osobistego. Tego, co może Bóg, jaki jest Bóg i czego chce Bóg do twojego życia. Czego skutkiem jest brak realnego doświadczenia później. Bo jak ty nie wiesz, jaki jest Bóg, co może Bóg i czego Bóg chce, no to ty nie masz doświadczenia. Nie wiesz, jak się do tego zabrać. Brak poznania wiąże się ściśle z brakiem osobistej relacji z Bogiem. Intymnej, osobistej relacji. Bo nie można doświadczyć czegoś tylko na podstawie informacji. Brak poznania to jest brak kontaktu. A więc brak poznania to jest najlepszy numer. To jest wybór, a nie przymus. Czyli wiecie, dlaczego chrześcijanie nie mają tego, o czym ja mówię? Bo nie chcą.
albo nie chcą. Bo wybierają bardzo płytką rzecz, słuchanie. Jedynie słuchanie. Musisz stać się osobą, która podejmie decyzję, że to, co do ciebie wchodzi, tak, to zacznie w tobie powodować jedynie pęd do tego, aby to zrealizować. Rozumiesz? Nic ci nie da słuchanie. Jeżeli nie będziesz miał podjętej decyzji o tym, żeby zacząć te rzeczy realizować w sobie. A więc brak poznania to jest odrzucenie poznania. Czyli jeżeli ty nie posiadasz dzisiaj doświadczenia jakiegoś, głębokiego doświadczenia, to tylko dlatego, że zdecydowałeś, że nie chcesz. I nie mów mi, że chcesz. Bo każdy, kto chce, ten ma. Bo kto puka, temu otworzy. Kto szuka, ten znajdzie. Ktoś mówi, ja nie znajduję. Ja mówię, bo nie szukasz. Nie tłumacz mi, mówię, że szukasz. A po ludzie przychodzą, mówi, wierzę, a nie mam. Ja mówię, tyle wierzysz. Zrozum, człowieku, że dowodem na to, że wierzysz, jest sukces. Jeżeli nie masz, to nie wierzysz, ale najpierw to nazwij, iść przed Boga dzisiaj i powiedz, Panie, ja nie wierzę Ci, no, sorry. 20 lat z Tobą chodzę, Ci nie wierzę w tej sprawie, no i co? Ja potrzebuję reaktywacji głowy. Ja potrzebuję zmiany. Ja nie będę pieprzył głośnych kawałków, że ja Ci wierzę, bo nie wierzę, jestem wierzący, niewierzący. Rozumiecie? Wierzący, niewierzący. I teraz wskutek odrzucenia poznania, w człowieku zanika absolutna jakby potrzeba poszerzania też tego poznania. Bo to ludzie, ja się przyglądam ludziom, którzy służą, robią jakieś rzeczy. Natomiast ja mówię, Boże kochany, przecież w ogóle ci ludzie coś robią i to te robienie przez nich tego, to jest już tylko i wyłącznie zatykanie deficytów. Tak? Robią, bo się czują lepiej. Wiecie, że ci ludzie w kościele robią, bo się lepiej czują. Ja byłem w takim jednym kościele kiedyś, gdzie do uwielbienia brali wszystkich, którzy bardzo chcieli śpiewać. I kiedyś zobaczyliśmy, że na przykład jedna z tych osób, ona totalnie nie miała bladego pojęcia o niczym, ale oni tam brali ją, bo taki humanistyczny kościół, chcieli, żeby ona się dobrze czuła i jej przyciszali mikrofon. I ona, człowieku, stała, kretynka, i ona śpiewała. Myślała, że ona śpiewa, wiesz, że wychodzi. Ty rozumiesz, to jest szpital psychiatryczny. Normalny, charyzmatyczny kościół i ona stoi, ma przyciszony gdzieś tam na sprzęcie. To duży kościół. I teraz, wiesz, a dlaczego ona ma przyciszony? A lider uwielbienia mówi, nie, bo ona w ogóle nie ma pojęcia o śpiewaniu. A to na cholerę tutaj stoi w ogóle w tym wszystkim. No bo ona, wiesz, no to jak jej powiedzieć teraz, ona tak bardzo chce. No to, człowieku, jest szansa na sukces. Można iść sobie do szansy na sukces. Można iść sobie, ja nie wiem gdzie. Przecież to grupa uwielbienia to nie jest miejsce terapeutyczne. Przecież tam się nie terapeutyzuje ludzi. Przecież, no, przecież my nie jesteśmy humanistyczną grupą, jakąś wzajemnego wsparcia. Co my jesteśmy przecież? Anonimowi alkoholicy na litość boską, przecież to co? To nie tędy droga. To nie o to tu chodzi. Widzisz, zobacz, my musimy mieć głębokie poczucie bezpieczeństwa. I musimy zrozumieć, że to nasze poczucie bezpieczeństwa, ono jest związane z poznaniem i doznaniem jakiejś formuły Bożej. I to nie jakiegoś tam Boga, tylko konkretnej formuły Bożej. Zaraz Ci o tym powiem. List do Rzymian 1,19. List do Rzymian 1,19 mówi tak. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nas jawne, gdyż Bóg im to objawił. Więc zobacz, nie ma też czegoś takiego, że ja nie wiem, bo Bóg mi nie objawił. To, co wiedzieć o Bogu można, zostało objawione. Zobaczcie, jakie ściemy są podawane ludziom. Czekam na objawienie od Pana. Ja mówię, ty, to, co o Bogu wiedzieć można, zostało objawione. Na co czekasz? Czym ty żyjesz? To czemu ja tego nie odczuwam? Bo nie chcę. Uznaj ten fakt, że bronisz się rękami i nogami, żeby prawda Boża dotknęła głębi twojej osoby. Wiecie, w czym jesteśmy mistrzami? W spychaniu naszych bóli do tyłu. Chrześcijanin to jest mistrz świata w tym. Nie chcę o tym rozmawiać. A my czemu nie chcesz rozmawiać o tym?
A tu jest napisane, żeby nie wspominać rzeczy dawnych. Nie wspominajcie rzeczy dawnych. Ja mówię, przecież ty jesteś człowieku porżnięty w tej dziedzinie. Ja dotykam tej dziedziny leciutko paluszkiem, tak, a ty już skaczesz. Wiesz. No weź. Nie ma czegoś takiego, tak, jak oczekiwanie na objawienie. To, co o Bogu wiedzieć można, tak, bo musimy to wyrwać, albo to wyrwiemy tą kartkę z tej Biblii, albo to jest fakt jakiś. Musimy oznaczać, bo Paweł się pomylił tutaj, bo się nie pomylił. No. To, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jakie? Jawne, czyli objawione. Wiecie, co to jest objawienie? To jest rzecz jawna, bo jest rzecz ukryta i rzecz jawna. Objawienie to jest rzecz jawna. Objawienie to jest ujawnienie czegoś. Ujawnienie. A więc krótko powiedziawszy, jeżeli nie mam objawienia, to tylko dlatego, że ja nie szukam, nie pragnę, nie drążę, rozumiesz, nie kopię. To jest jeden powód. Nie mam, bo nie szukam. Tak? Nie mam, bo nie pragnę. Nie mam, bo nie biegnę w tą stronę. No nie mam i koniec, no. Rozumiesz? Nie mam. To jak ludzie przychodzą na siłownię i mówią, że myślą, że przez to, że oni się tam trochę pokręcą, to oni schudną. Po tej siłowni, ja się pokręcę, tam możliwe wody przebyłem, pokręcę się tutaj, wiesz, nie? Nie, musisz zacząć zasuwać. Jak nie zaczniesz zasuwać, to nic nie będzie. Przez to, że ty chodzisz na siłownię. Przez to, że człowiek zamieszka w garażu, nie stanie się samochodem, przepraszam. Przez to, że cię chodzi na namaszczone głoszenia, na inne rzeczy, to nie przez to nie stanie się sukces, nie będziesz miał sukcesu w życiu. Kto ci takich rzeczy naopowiadał? Bo ja byłem na cudownym spotkaniu uzdrowieńczym, cudowny kaznodzieja na mnie położył ręce, ja mówię, no i co masz dalej, powiedz, co masz po tym położeniu robić, co ci się stało? Mówię, w najlepszym wypadku łupiesz ci zniknął i dalej, kiedy ciebie żyje, to ciebie marnym życiem, tak? Dalej wstajesz rano, jesteś roztrzęsiony, dalej w ogóle siedzisz w swoich deficytach, dalej się boisz. Boisz się. Dalej chodzisz i się boisz. Tak? Jesteś narodzony z Bożego Ducha. Jesteś nośnikiem Boga, a jesteś wylęknionym człowiekiem. Tak? Ponad 350 razy Bóg mówi, nie bój się, nie lękaj. Tak? A ty wstajesz, się boisz. A chrześcijanin to się boi? No ludzie. To rozumiecie, o co tutaj chodzi? Wiecie, że tylko przełamanie jednego elementu, takiego jak lęk w życiu, powoduje, że my jesteśmy jak Mester Schmidt, tak? Że stajesz twarzą w twarz z diabłem i mówisz, zabiję cię, a ten mówisz, come on, come on! Nie krzyczysz, precz, precz, precz! Tylko łapiesz go za rękę, ze sztyletem, który trzyma, przystawiasz do brzucha i mówisz, wal, no wal, no wal! To jest chrześcijanin. Tak? Bo chrześcijanin wierzy, jest nieśmiertelny. Tak? Chrześcijanin wierzy, jest nieśmiertelny. Oglądaliście film Nieśmiertelny? To jest piękny film. Piękny film, nieśmiertelny. Szczególnie pierwszy, bardzo przyjemny film. Zobacz, jaki jest Bóg. 2-4 Rzymian. Albowiem, albo może lekceważysz bogactwo jego cierpliwości, jego dobroci, cierpliwości i popłaśliwości. Nie zważając na to, że dobroć Boża do opamiętania się prowadzi. Więc zobacz, jaki jest Bóg. Widzimy trzy elementy, trzy podstawowe elementy osoby Boga. I teraz posłuchaj, o ile ty zaskoczysz i zrozumiesz, że właśnie taki jest Bóg, to to będzie podstawą dalszego rozwoju i spowoduje, że wystrzelisz na tym. On jest dobry, cierpliwy i pobłażliwy. Wiesz, jaki jest Bóg? Dobry, cierpliwy i pobłażliwy. Jest napisane, że jeżeli przyjąłeś to objawienie, to to cię doprowadzi na przykład do tego, że grzech realnie nie będzie panował w twoim życiu. Bo to cię do opamiętania prowadzi. A więc teraz chcę ci pokazać bardzo prostą rzecz. O ile w twoim życiu istnieje deficyt, problem, grzech, miejsce, przez które wchodzą demony, rozumiesz, o co chodzi? To znaczy w praktyce, że ty nie przyjąłeś objawienia o tym, że Bóg jest dobry, cierpliwy i pobłażliwy. Zobaczcie, jakie rzeczy my nie przyjęliśmy. Się ludziom tłucze do głowy, jacy mają być. A ja ci chcę powiedzieć, że Bóg jest dobry, cierpliwy i pobłażliwy. Ja na przykład mam takie objawienie, ja się w ogóle nie boję Boga. A dlatego, że ja się nie boję Boga, to się nie boję też wszystkiego dookoła.
Czy wy w ogóle wiecie, że lęk, w ogóle podstawa lęku, to jest tym, że się ludzie Boga boją? Ludzie się boją Boga. Ludzie się boją zawieść Boga. Ludzie się boją zgrzeszyć. Ludzie się boją, że Bóg ich odrzuci. Że ich zasroma. Też tak mówię. Sromotę na mnie Pan rzuci. Ludzie się boją. Boją i boją i boją. Dlaczego? Bo nie wiedzą, jaki jest Bóg. Że Bóg jest dobry, cierpliwy i popłaczliwy. Ludzie myślą, że Bóg jest wymagający. Że Bóg jest karcący. Ludzie myślą, że Bóg narzuca na ciebie jakąś odpowiedzialność. W ogóle ludzie myślą, że Bóg coś od nich chce. Powiedzieć ci dobrą nowinę, nic od ciebie Bóg nie chce. Nic. Nic w ogóle. Nic. Powiedzieć ci to brutalnie? On ma w nosie to, jak żyjesz. A w ogóle jak przyjąłeś Jezusa, od tego momentu, gdy Jezusa przyjąłeś, to on ma najgłębiej to, jak gdziekolwiek może mieć. A powiedzieć ci jeszcze lepszą nowinę? Bo dla niego istotny jest Chrystus. To jest straszna prawda dla religii. Ludzie się boją, że odejdą od Boga, że zgrzeszą grzechem śmiertelnym. Ja ze mną ludzie mówi, że nie możesz odejść od Boga na przykład. Nigdy cię Bóg nie odrzuci. Nigdy. A jak zgrzeszę jawnym grzechem, my też cię nie odrzuci. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Jeśli coś w tobie zgrzyta, to jest to religia. Podszyta lękiem. To lęk. Dlaczego ja dzisiaj mogę odważnie służyć Bogu? Dlaczego ja jestem w stanie robić to, co robię? Dlaczego jestem w stanie notorycznie ryzykować? Dlaczego? Bo ja się w ogóle nie boję. Nie ma w mnie grama lęku. Jestem absolutnie zaspokojony i szczęśliwy. Mnie w tym kraju wysypy, już nie wiem, setki, w ogóle tysiące ludzi wysłało do piekła. Do piekła pójdziesz. Ja mówię, uspokój się. Do piekła. Mówię, powiem ci taki numer, w ogóle nie pójdę do piekła. Nigdy! Ty heretyku! Ja życzę ci takiej herezji każdego dnia. Ja ci życzę mojej herezji 24 godziny na dobę. Ta herezja cię wyprowadzi z deficytów, z braków, z problemów, z ciężarów. Nie będziesz miał żadnych ciężarów, będziesz luźny, wolny człowieku. Rozumiesz, o co chodzi? I powiedziesz, co? Panował nad grzechem ty, a nie grzech. Mówię, to ja mam szczęśliwe małżeństwo. To ja odnoszę sukcesy w ojcostwie. Tak? To ja robię to, co robię. Wpływam na tysiące ludzi. To ja widzę cuda. Tak? Notorycznie. Dlaczego? Bo uwierzyłem, że Bóg jest dobry, cierpliwy i pobłażliwy. Uwierzyłem w tą prozaiczną prawdę. Rozumiecie? To jest bardzo ważna rzecz. Ja się zidentyfikowałem z tym. Ja w tym chodzę, ja w tym żyję. To na tym jest zbudowana moja głęboka relacja z Nim. Zrozum. Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jedynorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uwierzyłeś w Jezusa? Oddałeś Mu swoje życie? Narodziłeś się z Jego Ducha? To jesteś bezpieczny. Jesteś tak bezpieczny, że nikt i nic nie wyrwie Cię z ręki Boga, łącznie z samym Tobą. Jak ja zamieściłem w internecie taką doktrynę, którą doktryna apostolska. Nie można utracić zbawienia. A! Ja mówię, czego krzyczycie? Mówię, ludzie. Można utracić! Ja mówię, ty jesteś chory psychicznie? Patrzcie, apeluję do tych z was, już tak na pułapie logiki polecimy, do tych z was, którzy dzieci macie. Masz dziecko, urodziłeś czy urodziłaś dziecko. No i to dziecko ma twoje, co? Geny. Czy ono się może pozbyć twoich genów? No. Ono może od ciebie odejść, tak? Może cię zostawić. Może napluć ci w twarz za twoje ojcostwo i macierzyństwo, tak ci podziękować może na przykład, nie? I może wyjechać na koniec świata i nigdy nie wrócić, tak? I jak go na tym końcu świata zbada jakiś podrzędny lekarz, tak? To czy twój syn, czy córka będą miały inne geny, czy nie? Nie.
Powiem inną rzecz. Zwracam się do was, panie, które urodziłyście dziecko. Czy jest możliwe, żeby cofnąć poród? Czy jest możliwe, żeby ten 20-letni chłopak czy dziewczyna w tej chwili zaczął się zmniejszać, wszedł w twoje łono, tak? I żeby ciążę od tyłu poprowadzić, proszę ciebie, a potem zlikwidować formułę zapłodnienia? Nie ma takich rzeczy. Rozumiecie, na czym rzecz polega? Nie można cofnąć tego, co się stało w twoim duchu za pomocą nowego narodzenia. Wiecie, fenomenem jest ludzka skóra. Zauważycie, że jak jest gorąco, to się pocimy, prawda? Wychodzi woda z nas. Ale możemy stać 5 godzin pod prysznicem, tak? I za cholerę przez tą samą skórę woda nie wpadnie nam do środka i na przykład nie zaleje wątroby, trzustki. Rozumiesz? Nie zmokniesz od środka. Wiesz dlaczego? Bo skóra jest kontrolowana tak, że tylko wydala wodę, ale nie przyjmuje wody. Z duchem też jest tak. Kiedy Duch Święty wszedł w twojego ducha, tak? To się zamknęła pewna zapadnia. Nigdy nie odejdziesz od Boga. Jesteś skazany na Niego. Nawet jeśli upadniesz. Nawet jeśli świadomie podejmiesz decyzję, że odchodzisz, to się pobujasz 20 lat i wrócisz. Pobity, skopany, ale wrócisz. Wiesz czemu? Ponieważ Bóg jest dobry, cierpliwy i popłaczliwy. A tego słowa popłaczliwy to jest, to religia nienawidzi. Wiesz, co to jest popłaczliwy? Co to słowo znaczy popłaczliwy? To znaczy, że widzi, że robisz źle, tak? A nie reaguje. Widzicie, ludzie mówią, Bóg kara ludzi, Bóg sądzi ludzi na ziemi. Ja mówię, Bóg nikogo nie kara na ziemi, Bóg nikogo nie sądzi na ziemi. Kurczę, w ogóle Bóg ziemią nie rządzi. Taki jest numer. To jest najgorsza rzecz. Niebiosa są niebiosami, Pana ziemię do ceny. Ty i ja decydujemy o tym, jak będziemy mieli życie. Ty i ja. Jeżeli chcemy mieć sukces tutaj na ziemi, z Bogiem sukces, nie sukces na pułapie świata, bo ja o tym w ogóle nie mówię, bo to mnie nie interesuje, to my musimy wiedzieć, że Bóg jest dobry i tylko dobry, że Bóg cię nigdy nie zostawi i nigdy nie opuści, że Bóg jest cierpliwy, że Bóg jest popłażliwy dla ciebie, że Bóg nie czeka w twoim życiu na żaden problem i żeby cię skarcić, żeby cię w jakikolwiek sposób wyprowadzić z twojego błędu. Bóg na to nie czeka. Bóg dał ci absolutnie wolną wolę. I Bóg nawet jest zdecydowany na to, abyś żył na tej ziemi we wszystkich swoich brakach, deficytach i problemach. I jeżeli ty nie zaczniesz chcieć czegoś z tym robić, to on palcem się do tego nie dotknie. On jest tak dobry, tak cierpliwy i tak pobożny. I to jest Bóg, do którego się nawróciłeś. Ty się nie nawróciłeś do Boga sędziego. Ty się nie nawróciłeś do Boga, który stoi nad tobą i chce. Ludzie mówią, Bóg chce dla mnie dobrego życia. Mówię, nic, to jest w ogóle nieprawda. Bóg ci dał życie i powiedział, a teraz dziecko moje, rób co chcesz. Rób co chcesz. To jest straszna prawda ewangeliczna. Kościół się potknął o ewangeliczną prawdę. Kościół zapomniał o tych rzeczach. Rozumiecie? Kościół zapomniał o kwintesencji łaski. Ta podstawa to jest fundament poznania Boga. Czy ty lubisz, jak cię ktoś straszy? Lubisz się bać? Lubisz w ogóle czuć nad sobą jakiś pęcz? To nie tak. Nikt tego nie lubi. Rozumiecie? Nikt. Każdy chce czuć się komfortowo w życiu. Każdy chce, tak, być Panem swojego życia. Od kiedy ogłosiłeś Jezusa jako Pana swojego życia, od tego momentu, tak, stałeś się uczestnikiem natury Jezusa. Bóg nie patrzy na ciebie, tylko patrzy na Jezusa. Wiesz, dlaczego my idziemy do nieba? Dlatego, że Bóg na Jezusa patrzy, a nie na nas. Ty czujesz klimat, bo gdyby on na nas patrzył i zaczął nas w ogóle sądować? Przecież w ogóle mamy pozamiatane na dzień dobry. My do nieba idziemy z uwagi na Jezusa!
a nie z uwagi na nasze działania, na nasze życie. To nie dlatego się do nieba idzie. I ta podstawa, ta informacja, jak, że Bóg taki właśnie jest. I to w całej rozciągłości. Ona zaczyna być fundamentem pod inne rzeczy. Tutaj Słowo Boże mówi, że to Boża dobroć, cierpliwość i pobłażliwość do upamiętania Cię prowadzi. Boża dobroć, cierpliwość i pobłażliwość. Rozumiesz, co do upamiętania prowadzi? Rozumiesz, jak dojść do miejsca realnej pokuty i zmiany? Przez zrozumienie, że Bóg jest dobry, cierpliwy i pobłażliwy. Bóg nie wymaga od Ciebie niczego. Bóg nie naciska na Ciebie. Ja czasami słyszę, jak ludzie mówią, Bóg mi kazał. Ja mówię, bzdura. Bóg nikomu jeszcze nic nie kazał od czasu, kiedy Jezus wstąpił do nieba. Się nie zdarzyło, że Bóg komu coś kazał. Nic. Jeżeli Tobie w głowie zaistniała taka myśl, że Bóg coś Ci kazał zrobić, to jest wymysł Twojej wyobraźni albo demoniczny nacisk. Dlaczego tak? Ponieważ na przykład pierwszym głosem Boga do człowieka, tak? Pierwszym wyrazem głosu Boga do człowieka to jest pragnienie. Bóg nigdy nie wymaga niczego od ludzi swoich. Jeżeli czegoś nie pragniesz, rozumiesz, to w życiu Bóg nie przychodzi i nie mówi do ciebie, iść to zrób. To takiego Boga nie. Ale religia nam takiego Boga pokazała. Kapłaństwo, te lewe kapłaństwo doprowadziło nas do tego, że straciliśmy realne poznanie. Że Bóg stał się dla nas osobą, która wyznacza nam kierunek. Bóg ci nie... Zrozum, Bóg ci nie wyznacza żadnego kierunku. Bóg zamieszkał w tobie. I jednej rzeczy on pragnie, żebyś zrozumiał, jaki jest dobry, cierpliwy i pobłażliwy. Wiecie, że wielu ludzi to nie chce takiego Boga? Ja nie chcę, ja bym wolał Boga takiego, co będzie stał nade mną z kijem i będzie mówił, co mi wolno, co mi wolno. I ludzie do mnie przychodzą i mówią, pastorze, mogę to zrobić? Ja mówię, jeszcze raz sformułuj pytanie. Czy mogę to zrobić? A to jest złe pytanie. Mówię, sformułuj normalne, prawdziwe pytanie do mnie. Zapytaj mnie o coś normalnie, tak po Bożemu. A ja Cię pytam, czy mogę zrobić? Ja mówię, nie rozumiesz. Nie istnieją takie pytania. Czy mogę to zrobić? Jak można przyjść i zapytać kogoś, czy ja to mogę zrobić? To oznacza, że w tobie istnieje taka przestrzeń lękowa. Że ty się boisz. Czy mi wolno, czy nie wolno? Chrystus zakończył temat, czy nie wolno na krzyżu Golgoty. Zakończył to. Postawił kropkę na i. Zamknął prawo. Słyszałeś o tym? Zamknął prawo. Nie ma prawa. Nie ma 10 przykazań już. Nie ma 600 tam iluś przepisów rabinistycznych. Nie ma. Nowy Testament nie jest nowym prawem. Kazanie na górze to nie jest nowe prawo. Pragnienia w tobie powstają teraz, od kiedy zamieszkał w tobie Bóg. A skąd ja wiem, czy one są z Boga? Ja nie wiem, przyjacielu, co ty robisz ze swoją duszą, bo ja swoją duszę od 2001 roku poddaję Jezusowi. I przez to, że ja ją poddaję Jezusowi, tak, moją duszę, to ja mam pragnienia Chrystusa w sobie. Przepraszam, ja nie mam takich pragnień przez ciebie, żeby zabić sąsiadkę, ponieważ sąsiadki kot mnie nalał na wycieraczkę. We mnie takie coś nie istnieje, to pragnienie. Nie istnieją takie pragnienia we mnie. Dlaczego? Bo ja cały czas poddaje swoją psychikę Bogu. Jakiemu Bogu? Dobremu, cierpliwemu. Tak. Bogu, który cały czas chce, tak, manifestować swoją dobroć, swoją cierpliwość, swoją pobłażliwość przez moje życie. Bogu, który nigdy mnie nie naciska. Bogu, który mi nigdy nic nie nakazuje. Rozumiecie? Takiemu Bogu. Bogu, który mnie nigdy nie straszy. Czy ktoś straszy? Jakiś kaznodzieja, jakiś mędrzec, tak? To od razu zapomnij, że to z Boga. Bo Bóg nikogo nie straszy. Bo Bóg dał zabić Jezusa. Rozumiecie, co na czym rzecz polega?
Bóg 2000 lat temu zamknął, tak, swoją rozmowę z gatunkiem Homo sapiens. Nie będzie trzeciej pięćdziesiątnicy, drugiej i piątej. Nie będzie takich rzeczy. Nie będzie jesiennego deszczu i innych takich spraw. W Chrystusie Jezusie jest zamknięty temat, jeżeli chodzi o ludzkość. Koniec. Bóg ukarał Jezusa. Ukarał Jezusa za grzechy Homo sapiens. Każdy, kto przyjmie to, jednoczy się z dobrym, cierpliwym, łagodnym, kochającym Ojcem. To dobry tata. Nie taki, jak być może twój tata. To nie tata wykorzystujący, to nie tata poniżający, to nie tata wymagający, to nie tata, który stał nad tobą i się nad tobą wyżywał, to nie tata, którego nie obchodziło to, co się dzieje, to nie tata małomówny, rozumiecie? To nie taki tata. To tata, który tak ciebie pokochał, że sam zszedł na ziemię i dał się zamordować, tak? Dla ciebie. I nic za to nie chce w zamian. Nie chce twojej służby. Nie chce twojego zaangażowania. On nawet nie chce, żebyś robił dla niego jakiekolwiek rzeczy. On nie chce. Wiecie, dlaczego ja służę? Bo zostałem uwolniony od służby. Wiecie, czemu ja zakładam kościoły? Czemu ja to w ogóle robię i czemu mi to idzie? Dlatego, że ja zostałem uwolniony od tego. Wiecie, czemu my żyjemy z Agatą tyle lat? Agata ma 40 lat. Poznałem, jak miała 15. Tyle lat ze sobą żyjemy. Wiecie, dlaczego my ze sobą żyjemy tyle lat? Dlatego, że jesteśmy wolni od siebie. Kiedyś powiedziała na jednym nabożeństwie, mówię, dlatego to małżeństwo trwa, bo kocham Chrystusa bardziej niż Artura. Zrozumcie te rzeczy. To w ogóle są bardzo proste sprawy. Dlatego tak to idzie wszystko. Bo jesteśmy wolni. Jestem wolny od moich dzieci, od mojego syna i córki. Jestem od nich wolny. Ok? Wolny jestem. Wolny. Kocham moje dzieci. Ok? Jestem gotów życie położyć za moje dzieci. Ale jestem wolny od moich dzieci, bez żadnych skrupułów podrzucam moją córkę prawdziwie w różnych miejscach w kościele. No. Teraz dostała u Norberta Janity, robiła ciasta. W środę inny brat ją uczył matematyki, bo do szkoły nie chodzi, to ci ją uczą, ci ją bawią, ci z nią chodzą, ci są jak... Rozumiecie to? Jak kukułka funkcjonuje. Dlaczego? Bo ja jestem wolny od mojej córki. Czy kocham moją córkę? Amen! Kocham ją! Czy jestem wolny od niej? Absolutnie! Czasami jak za dużo przy mnie wszędzie się, mówię, weź se znać, mówię faceta, mówię, może człowiek dostań okresu, wyprowadź się z domu, ona chodzi tam, my tak rozmawiamy. Bo dawno temu ma powiedziane, że jej prawdziwy tata jest w niebie, a ja jestem na chwilę, na chwileczkę jestem, mówię, w leasingu cię dostałem. Czy to powoduje, że jest brak miłości między nami? Absolutnie. Mamy tak głęboką relację miłości, przyjaźń się w głowie nie mieści. Ale jestem wolny od mojej córki. Okej? W ogóle od wszystkiego jestem wolny. Jestem wolny od lęków. Jestem wolny, tak? Od każdego elementu oczekiwania. Bo poznałem Boga, który jest dobry, cierpliwy i pobłażliwy. I śmieję się z tych, kto mówią do piekła, bo mówię, weź uspokój się, mówię, ty ześwirowałeś całkiem do takiego piekła. Mówię, człowieku, nie ma takiego czegoś, że się idzie do piekła, jak się narodziło z Bożego Ducha. Rozumiesz? Człowieku, nie ma czegoś takiego, choćbyś nawet miał taką zajawkę w życiu, żebyś wyrwał ten krzyż Golgoty i wygałaczkę z niego zrobił sobie. To Bóg cię nie odrzuci. Nie. I to jest ból dla religii. Ale to powoduje, że możesz zacząć żyć w sposób pewny i silny. To poznanie daje nam podstawę, tak? Do realnego zwyciężania każdego dnia. Ja się nie muszę martwić, czy ja coś zrobiłem dobrego czy złego. Rozumiesz? Ja nie kwitnę przed Bogiem na kolanach i nie przepraszam Go za swoje grzechy. No wiesz. Jak do mnie przychodzi diabeł, mówię, zgrzeszyłeś, mówię, za mnie mordę, mędo, społeczna, mówię, w ogóle wiesz, jest twoje miejsce, wol, 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 wio.
Bo idę oglądać National Geographic właśnie, nie mam drogi, więc mówię na razie. Żeby z tobą rozmawiać. A on bo kretyn przychodzi, mnie chce potępić za to. My jesteś nienormalny, mówić. Lucek. Chodź, popatrzmy facet, kurczę. To, że ty masz przesranę, to nie znaczy, że ja mam przesranę, tak? To ty sobie załatwiłeś raz na zawsze w ogóle cały interes, to nie życzyłeś sobie, tak? To nie moja wina, że ty jako anioł powinieneś być zbawiony przez akt decyzji, tak? Mnie zbawił Chrystus i się masz, tak? Lecę do przodu i dziękuję bardzo. Nie jestem aniołem, tak? To jest Ewangelia! Dzieło Jezusa! Nie moje dzieło. Nie moje czyny. Rozumiesz? Nie moje podporządkowanie. Dzieło Jezusa. Jestem chrystocentryczny. Ufam Jezusowi. Jezusowi. A religia chce, żebyś widział Boga, który od ciebie wymaga, tak? Abyś ufał sobie. Abyś dbał o wszystko. Tego religia wymaga. W taki czy w inny sposób. I mówi, jak ty będziesz wierny, to Pan będzie wierny. Jak ty dochowasz przymierza, to Pan dochowa przymierza. To nieprawda. Jak ty nie dochowasz przymierza, to Pan dochowa przymierza. Ale my... Jakiś czas temu chodziłem po Izraelu, a to jest w ogóle ateistyczny kraj. Ten Izrael. Trochę do Polski podobny. Tam człowieku ze 2% Boga wierzy w ogóle. Tam w ludzie w Boga nie wierzą. Tam żyją tym wszystkim, mają wszystkie te rzeczy, natomiast oni w ogóle nie wierzą. I tak sobie idę po tej Jerozolimie i tak sobie myślę, mówię, Boże, jaki to niewierny naród jest. Myślałem, że Polacy najbardziej są niewierni. Powiedziałem, że Żydzi to jeszcze bardziej nie wiedzą. I taka myśl w ogóle przeszyła mnie w ogóle wiesz, przeszyła mnie jak miecz. Mimo, że oni są mi niewierni, ja jestem niewierny. Człowieku, ja się popłakałem, szedłem w ogóle i płakałem tą ulicą Jerozolimy. Ja mówię, o Boże. I wiesz, i w ogóle myśli, mówię, to dzięki mnie wygrywają wojny. To dzięki mnie nie są w ogóle, to jest państwo wielkości województwa mazowieckiego. Jakim sposobem te małe państewko, tak, było w stanie się przeciwstawić całej Ligi Arabskiej? Przecież oni w pewnym momencie, tak, zaatakowali Ligę Arabską. Izrael, kiedy była wojna sześciodniowa. Ty, te małe państewko podniosło swoje samoloty i wjechało w Ligę Arabską. Przecież to jest niemożliwe, żeby takie coś zrobić naturalnymi środkami. Rozumiecie? Oni powinni być tam zgnieceni po prostu, jak w ogóle butelka, zmiażdżeni. Ale te słowa, mimo że oni są mi niewierni, ja jestem im wierny. I powiedzieć wam coś? Do końca dni na tej ziemi Izrael będzie zawsze na szczycie gospodarki, tak? I bezpieczeństwa. I koniec. W ogóle 2% wierzących ludzi! Szok! Jesteś narodzony z Bożego Ducha. Kiedyś, rozumiesz, przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Duch Święty wszedł w ciebie i już nigdy nie wyjdzie. Żebyś na rzęsach po piekle się przeszedł. On nie zostawi cię, nie opuści, bo jest tobie wierny. Musisz zacząć poznawać tego Boga. Dobrego, cierpliwego i pobłażliwego. Musisz uznać, że wszelka opresja diabelska, tak? Mówiąca o tym, że musisz się starać, o coś zadbać, tak? Ma na celu wybicie cię z prostej myśli Bożej i wprowadzenie cię w stan religii. A religia, tak? Będzie chciała owinąć cię wokół palca sobie. A wiesz dlaczego? Dlatego, że religia bazuje na twoich deficytach, na deficytach twojej duszy. I religia mówi tak, służ Panu całym swoim sercem, a ono wszystko zadba. A ja mówię, widzisz, a ja ci powiem taką rzecz, w ogóle nie służ Panu, tak? A ono wszystko zadba.
To po co mam służyć? Ja mówię, aha. To ty myślałeś, że służy się po coś? Się okazuje, że ty myślałeś, że służy się po coś. Służy się, bo się kocha. Słyszałeś takie coś? Służysz z miłości. Miłość! Tak? Nie oczekuje zwrotu. Miłość nie domaga się zwrotu. Służymy z miłości albo nie służmy. Rozumiesz? Jeżeli służysz dlatego, żeby coś osiągnąć, to jest biznes. Robisz jakiś biznes. Ja będę służył, a ty mi błogosław. Ja będę służył, a ty mi błogosław. Ja będę twoimi ustami, panie. A ty wal w moje życie. Sukces. Okej? Okay? Nie. Musisz z tym się zderzyć. Chcę, żebyś zobaczył tą prostą prawdę. My służymy Bogu. Wszystko położyliśmy dla Chrystusa. Ale nie oczekujemy za to żadnego zwrotu. Robimy to z dziką rozkoszą. Wiedząc, że już co? Wszystko mamy. Mamy szósteczkę na koniec roku. Plusem. Czy ja będę leżał do góry kołami, czy nie będę leżał do góry kołami, to niestety, ale nic się nie cofnie z krzyża Golgoty, bo Jezus już został ukrzyżowany, już stał zmartwychwstał. Już wszelkie przekleństwo spadło na Jezusa, aby wszelkie błogosławieństwo dziedziczył Arturek Cerowski. Rozumiesz? Już wszelka chorobka spadła na Jezusa, żeby Arturek był zawsze zdrowiutki, fizycznie i psychicznie. Już Jezus został okradziony, żeby Arturek zawsze miał wszystkiego pod dostatkiem. To już się wydarzyło, już się nie cofnie! Nie można cofnąć czasu! Nie cofniemy zamiany krzyżowej! Przez to, że Arturek, rozumiesz, narobi jakiegoś bałaganiku w życiu. Bo Arturek się narodził z Bożego Ducha. I jest bezpieczny. Dlatego Arturek może deptać po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjaciela i nic mu nigdy nie będzie. Dlatego może Arturek korzystać z władzy. Może sobie ustawiać różne rzeczy. Dlatego. Nie dlatego, że jest dobry, czy dlatego, że się stara. Tylko dlatego, że Arturek uwierzył, że jest zjednoczony z dobrym, cierpliwym, tak? Łagodnym Bogiem. Przez Chrystusa tak mam dobrze. Przez Chrystusa. Nic mi do tego. Żadne moje zaangażowanie. Żadne moje chęci. Ludzie, jak ja się w ogóle wyprułem z różnego rodzaju deficytów, ja w ogóle w pewnym momencie zacząłem, Boże, to tak jest, to znaczy, że ja się w ogóle nie muszę starać. Ty, to ja mogę w ogóle uwolnić na zewnątrz wszystkie w ogóle zaburzenia, które ja miałem. I to nic nie szkodzi. To nic nie szkodzi. Że się na przykład ludzie o tym dowiedzą. Ostatnio jesteśmy na nabożeństwie i ja coś tam powiedziałem. A, mówię, że się wiesz, w tych kościołach, jak się zbiera kasę, to się puszcza takie piosenki. Na przykład, że wszystko daje Jezusowi albo coś innego. Taka manipulacja jest. Tak, manipulują ludzi, puszczą im piosenkę pro ciebie, żeby ludzie byli tacy bardziej rozmiarczeni psychicznie, że więcej szmalą. Ja normalnie mówię, dawaj szmal, tak? Bo nasza służba jest najlepszym bankiem na świecie. Siej w życie, a przyjdzie życie. To jest proste jak konstrukcja cepa. Rozumiesz? I ludzie walą pieniądze w naszą służbę, rozumiesz? I koniec, bo to jest proste, tak? Czyli nie puszcza się piosenki, wszystko daje Jezusowi na litość boską, że to jest normalna manipulacja, tak? No ale tak zażartowałem, kiedy tam była zbierana kasa, Agata mówi do mnie, pamiętasz, jak ostatnio śpiewałeś piosenkę Wszystko daje Jezusowi? A ja złożyłem świadectwo, że już po nawróceniu szedłem do ciebie, śpiewałem piosenkę Wszystko daje Jezusowi i szedłem do prostytutki. Taki byłem człowieku, charyzmatem. A ta się siedzi, się śmieje, wiesz, nie? Poszedłem do tej prostytutki, zrobiłem z tą prostytutką co trzeba za 80 zł. Do ciebie. I myślałem, że zwariuje człowiek, jak wyszedłem od niej, bo ja cały czas byłem narodzony z Bożego Ducha. Jak po prostu tylko tam byłem za 180 zł. A? I ten Duch Święty w ogóle nigdzie nie wyszedł. A? I wyszedłem z tego burdelu. I myślałem, a wtedy byłem w kościele środkowym, takim zacnym w Warszawie. A wszystko było takie piękne, z podłogi można było jeść.
To było ładne. A ja w ogóle, popatrz, wiesz co chodzi, jak ty chodzisz z boku, tak? To ty możesz upaść najgłębiej jak możesz, tak? Ale w twoim duchu, tak? Będzie poruszenie. Bo ty wiesz, że w ogóle zrobiłeś coś złego. W tobie jest konflikt. W tobie musi być konflikt. Tak? I ten konflikt doprowadził mnie do tego, że mało się nie rozleciałem cały. Tak? Słuchajcie, ja miałem od tego miejsca do kościoła świątkowego tam kawałek, no nie wiem ile, 300-400 metrów, tak? Słuchajcie, to był chyba najdłuższy kawałek drogi w moim życiu. Ja myślałem, że mi ludzie zabiją na ulicy. Ja taki lęk mnie ogarnął, tak mnie diabeł dopadł. Ja pamiętam, wpadłem tam, wtedy pastor tam w domu mnie tu mieszkał w tym zborze. Wpadłem do niego do mieszkania, wyciągnąłem go z tego mieszkania, 40 minut popłakałem tam w rękach. Mówię, koniec, mówię. A jeszcze wiecie, jak byłem w takim nauczaniu, wiecie, jak jest, że tam od Boga możesz odejść, że Bóg cię odrzuci, rozumiesz, w tym systemie wiele kłamstwa. I wiesz, i ja mówię, już koniec, do piekła idę teraz. No człowieku, już teraz to mnie rozumiesz, no już wszystko, no ale nie ta prostytutka, no to już masakra. I ja płaczę mu w rękach temu pastorowi, płaczę, 40 minut tam byłem, człowieku, pod tym mieszkaniem u niego. I on w ogóle po tych 40 minutach mówi, na pewno Bóg ci wybaczył, mówi, w ogóle wiesz, już nie wiedział, co ma powiedzieć, mówi, ale jeszcze musiał coś dodać, rozumiesz, z tego miejsca w ogóle niedowiarstwa swojego, no bo przecież bo to miał włożone przez te, wiesz, coś, jak się WST kończy, to taka rzecz musi być w ciebie włożona, że jednak ten Bóg cię zastroma jakoś, tak, na ostro, tak na pół gwizdka. I on mówi, ale to nie wiem, kiedy teraz Arturze, bo to się mówi Arturze, zauważycie to? Stanisławie mówi się do kogoś, wiesz. Arturze, ja nie wiem, kiedy teraz wrócisz do relacji z Bogiem. Ja tam jeszcze w tym łukaniu swoim, do tego zboru, usiadłem tam do tym takiego osiedla i piaskownicy, na piaskownicy usiadłem. I mówię, Boże, już teraz nie wiem, co to będzie, mówię ze mną. Czy ja wrócę do tej relacji, czy nie wrócę. Pamiętam, otworzyłem Biblię, miałem taką Biblię ze sobą, wszędzie obłożyłem, byłem religijnym człowiekiem. I w tej Biblii, słuchajcie, 5 razy do mnie Bóg samemu. Nie zostawię się, nie opuszczę, kocham cię. Jestem z tobą. Umarłem za ten grzech 2000 lat temu. Nigdy nie miałem o tobie złego zdania. Rozumiecie, o czym ja mówię? Chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną rzecz. To jest twój Bóg. Oto twój Bóg. Oto twój Bóg. Ten Bóg też doprowadził, że my się dzisiaj możemy z żoną śmiać z takich rzeczy. Że my mamy zrobione, widzicie, co mamy zrobione z głowami? No w ogóle mamy ubaw z takiego czego. Wiecie, że to są cuda? Wiecie, że to, że ja to mówię publicznie, to są cuda, bo rozumiecie, że mi nie zależy na opinii publicznej w ogóle. I wiecie, że na przykład to w ogóle nie powoduje, że jest mniej ludzi z nami, tylko jest coraz więcej. Chcę, żebyście zobaczyli, gdzie jest, tak, czpień prawdy. Zrozum, że jesteś na zawsze zjednoczony z dobrym, cierpliwym, pobłażliwym, łagodnym Bogiem, który cały czas jest w twoim duchu i nigdy cię nie zostawi i nigdy cię nie opuści. Zrozum tą rzecz. To musi być podstawa dla ciebie. Z tego możesz wyjść. Dopiero tu się zaczyna pokuta. Żebyśmy mogli pokutować, odwracać się od różnych nieprawości, wychodzić z deficytów. No my musimy czuć się bezpieczni najpierw. Ty się musisz jutro rano obudzić i czuć się tak bezpieczny, ale Boże, jestem bezpieczny. W ogóle mogę nic nie robić. Będę tak leżał i będę taki bezpieczny. Rozumiesz, o co chodzi? Do tego miejsca musisz doprowadzić swoje życie. Tak musisz badać słowo. W to miejsce musisz pójść. Jak chcesz osiągać dalsze sukcesy, jak zależy ci na tym, żeby chodzić w mocy, jak zależy ci na tym, żeby przeżyć królestwo, to musisz być osobiście bezpiecznym człowiekiem. I nie może dawać ci zabezpieczenia nikt i nic. Żadna służba, żaden kościół, żaden człowiek. Żadne pismo, nikt i nic. Choćbyś wylądował na Saharze, tak? To musisz czuć się bezpieczny. I wiesz, co wtedy będzie się działo? Cokolwiek by się wydarzyło w twoim życiu, to cię nie powali. I tu się realizują słowa, choćby cię matka i ojciec opuścili, ja cię nie opuszczę. Choćby nie wiem, co się stało wtedy w twoim życiu. Rozumiesz? To będziesz czuł się bezpieczny. Po prostu. Jednym z takich ludzi, na koniec tej sesji wam powiem, z których ja osobiście z ich życia biorę przykład, to jest gość, który nazywał się Bill Moody. Taki w ogóle kaznodzieja amerykański.
Facet był nieprzeciętny. Spalili mu kościół, tak? Przyleciał pod ten płonący kościół, wiecie, XIX wiek, pod ten płonący kościół przyleciał, popatrzył, ludzie ze zboru przybiegli, mówi, pastorze, mi kościół spalony. Zaczynamy budować drugi. To był taki człowiek. Zbudowali drugi, potężny, co dymą, on kupę ludzi miał, spalili mu drugi kościół. Przy okazji spłonął jego dom. Wtedy, no nie? Ledwo się uradował z tego domu. Wyleciał, patrzył z dzieckiem na ręku, jak się pali kościół, jak się pali dom, nie? Popatrzył na zborowników, budujemy trzeci. Rozumiesz? Tak szedł przez życie wiele młodych. Potężny człowiek wiary. Wiecie dlaczego? Bo on czuł się bezpieczny. On czuł się bezpieczny. Jego nic nie ruszało. Dlatego, że wiedział, jaki jest Bóg. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, że jestem dobrym, cierpliwym i pobłażliwym Bogiem. Z tego powodu ginie mój lud, mówi Pan. Bo brak im poznania, tego głębokiego zrozumienia zagadnienia, że jestem dobrym, cierpliwym i pobłażliwym Bogiem.